Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak w prosty sposób uratować to, co widzicie na zdjęciu, czyli zważony ganasz lub polewę czekoladową. Jeżeli przydarzy nam się taka sytuacja i nasza masa zacznie się grudkować, tak jak widzicie tutaj, ona jest bardzo ziarnista, dodajemy kilka łyżek, po jednej do naszej masy i cały czas mieszając sprawdzamy, czy ta konsystencja już się naprawia. Nie dodawajmy od razu zbyt dużo naraz, natomiast jeżeli jeszcze zabraknie, zawsze możemy dodać. Ważne jest, żeby był to wrzątek i po wymieszaniu konsystencja będzie coraz ładniejsza, będzie jednolita i nie musicie się martwić o to, że będzie rozrzedzona, bo jak widzicie tutaj, ta masa jest dosyć gęsta. Ja miałam akurat polewę czekoladową z odrobiną śmietanki w wersji jasnej i w wersji ciemnej. Tą ciemną już uratowałam, natomiast okazało się, że ona była jeszcze ciut za gęsta i jeszcze gdzieś były grudki, więc później dodałam jeszcze odrobinę wrzątku, wymieszałam i dzięki temu mogłam uratować obie moje polewy. Dajcie znać, czy i Wam przytrafiły się takie przypadki i czy udało Wam się uratować właśnie w ten sposób. Życzę Wam wszystkiego smacznego.